Chodźcie się do mnie na chwilę. Ustawcie się proszę na białym na dyżurnej linii. Tak, chodźcie się na chwilę. Na tą żółtą linię. Waszą ręczkę też zapraszam, tak? Chodźcie spokojnie, wiem, że muszę kończyć góry, ale spokojnie się. Ja się z panem przywitać. Dzień dobry. Witam. Cześć, cieszę się bardzo, że będę mógł z wami pracować. Nie było pracować ze starszymi, ale nie ukrywam, że lubię też pracować z młodymi zawodnikami. Wierzę, że część z was na polskiej reprezentacji, to na pewno dla klubów Podkarpacia będzie stanowił w przyszłości duże wzmocnienie. Dzisiaj, słuchajcie, będziemy pracowali nad przyjęciem kierunku. Zrobimy to sobie w formie treningu takiego wykazowego, bo ci ludzie, którzy tutaj są, oni są też o tym na was zobaczyć. Wy jesteście w świetnej formie. Trener nas bardzo pochwalał. Widziałem, że pracowaliście wcześniej w Polsce w Grasshut, także wiem, że na pewno nie będzie nawet z tym problemem. Zaczynamy na dzisiejszy temat od przyjęcia kierunkowego. Czyli będziemy pracowali nad takim przyjęciem piłki, które pozwoli nam zabrać się w stronę ramki. Będziemy to robili w zależności od tego, jak się piłka będzie odbijała. Będziemy to robili i na nogę wiodącą, i na nogę nie wiodącą. Na koło, czy to prawa, na koło, czy to lewa, to nie. Będziemy robili i na tym elemencie będziemy się dzisiaj koncentrować. Tak? Zaczynamy od rzędu. Pierwszą zabawą, którą jest. Marcin, poproszę Cię, żebyś pochwalił, a ja wytłumaczę, widzą, co chodzi. Zabawa eliminacja. Przejdźcie do trenera. Wieczka. Zaczynamy naszą zabawę. Cześć rozrzutkowa. Bardzo lubię tą grę. Bo uczy podejmowania decyzji i uczy orientacji przestrzeni. Mamy dwa zespoły. Każdy zespół ma swoją piłkę. Piłkę trzymają w rękach. Z piłką można zrobić maksymalnie dwa kroki. Zadaniem jest tak się poruszać, podając do siebie piłkę, żeby dotknąć tą piłką jednego z przeciwników. Nie wolno przeciwnika piłką rzucić. Nie wolno z piłką zrobić więcej niż 3 kroki. Problem polega na tym, że oba zespoły mają dokładnie takie same zadanie. Wygrywa zespół, który jako pierwszy dotknie przeciwnika. Co jest istotne na tej grze? Dwa elementy, które ja uważam są istotne. Oprócz tego, że świetnie się nadaje do rozgrzewki, bo jak widzimy się z ruchu, po pierwsze uczy współpracy grupowej. Po pewnym momencie zobaczą, że łatwiej jest kogoś złapać, jeżeli będziemy w trójkę czy w czwórkę podawali piłkę jednej osobie. Z drugiej strony muszę cały czas obracać w ogóle, czy to, co jest w WBR-ze, muszę obserwować, gdzie jest druga piłka, żeby nie dać się zaskoczyć przeciwnika. Ja zmienię tylko mikrofon, a Państwo zobaczcie, jak to wykonanie wygląda. Teraz kamień na 20, to chłopak kieszeń. Wyglądam jak cyfr. Ok. Tak chyba będzie lepiej. Okay. Państwo, co tam dobrze mnie słychać? Jest ok? Mamy tutaj stres na środku, mam bardzo dużo pomysł. Mamy tu zabawę, która tak naprawdę może być ustawiona. Ja proponuję zrobić w dwóch układach. Pierwszej typowo rozrzutkowym, kiedy oni proponują i sami odkrywają. A następnie przerwamy chłopaki na chwilę, przerwijmy na moment. Stop. Przerwijmy. Teraz słuchajcie, pytanie jest do was. Odpoczywamy. Kiedy łatwiej będzie nam złapać zawodnika drużyny przeciwnej? Jak będziemy pracowali indywidualnie, czy jak spróbujemy w grupie go złapać? Jak myślicie? Ok, to spróbujmy teraz, znowu przez najbliższe 5 minuty, spróbujcie we współpracy wybrać jednego z drużyny przeciwnej i go osaczyć. Ale uwaga, oni mają też taki sam pomysł, czyli trzeba jednocześnie pracować tym, ale obserwować wzrokiem, czy oni nie chcą czasem złapać mnie. Tak, wracamy do gry z tym założeniem. Sum współczesnego humoru obecnej metodologii, czyli nauczanie pytaniami. Nie na zasadzie spróbujcie, wróćcie we trzech, dodajcie jednego. Tylko to, co profesor Memer nazywa guided discovery, czyli prowadzonego odkrywania samego. Tak jak w tym układzie, jak widzimy, gdzie próbują i ten element kognitywny, czyli praca z rokiem, który jest, jak gdyby nauczamy podświadomie, bo nie chcę nie tylko. I drugi, ten związany z działaniami zespołowymi, które tutaj mamy. Trzy niebieskich pachołkach. Mamy jeden, zobaczcie, niebieski, tam jest drugi, trzeci i czwarty. Dawajcie, szybciutko ustawiamy się przy niebieskich pachołkach. Tu jest pachołka na razie.
tutaj trzech, tam tego nie ma, chłopaki, zobaczcie, tam tego nie ma. Tam jeszcze trzech. A piłkę zostawcie, nie jest na razie potrzebna. Zostawcie piłkę z boku. Można? Dajcie. Tak, jest na razie. Jeszcze jedno. Kamil Boże. Kamil Boże. Okej. Okay. Naraz startujemy piersi, przebiegamy na drugą stronę. Ja będę podawał ćwiczenie, a wy będziecie między nami je wykonać, ale uwaga, w środku będziemy się krzyżować. Więc cały czas trzeba pracować głową, żeby coś się nie stało. Żeby się nie zderzyć. Jasna sprawa. Drugi startuje, jak pierwszy jest już na planecie. Pierwsze zadanie bardzo proste. Ćwiczenie wykonujemy w jedną stronę i wracamy. Tak? Przebiegamy i wracamy. Pierwsze, uwaga, na nas przebiegamy na drugą stronę. Jedziemy. O, dawajcie. Pierwsza szkoleczka. Przebiegamy się. Dobra. O, cała szkoleczka. Jedziemy. O, i drugi. O, i przebiegamy. Tak, jeden za drugim. O, i następna. Przebiegamy. Uwaga, patrzymy, głowa. Patrzymy i następny. Tak, spokojnie, tu wcinku, słuchajcie, chłopaki, spokojnie. Wolniej. Chłopaki, moment, stop, spokojnie. Ruszyliście jak konie na wyścigu. Spokojnie, tak biegniemy, zobaczcie, teraz biegniemy. O, takim tempem. Pach. Przez to, dokładnie takim tempem chcę, żebyście biegli, tak? Nie szybciej. Drugi startuje, gdy pierwszy jest przy żółtej linii. Drugi startuje, gdy on będzie tutaj. Gotowe? Jedziemy. O, powoli, tu jedziemy. Powoli, o, następny. O. Ale słuchajcie, ale mam już. Momencie. Co ja pokazałem? Pokazałem w ten sposób. O. A wy mi zrobiliście jakieś swoje ćwiczenie. Dobiegamy. I opomóż przeskakujemy. Jeszcze raz dodajcie. No dawaj. Tak, pa i na ubiegu. Pa, o, teraz jest dobrze. Teraz jest dobrze. Tak, głowa dookoła, panie, patrzcie głowami, patrzcie na partnerów, którzy przebiegają, żeby się nie zderzyć. Jednocześnie ta wymijanka w środku powoduje, że muszą cały czas głowę podnosić.
na każdym? Tak, mamy dwóch bramkarzy i przywody. Gra, mamy dwa zespoły, pięcioosobowe, bez koszulek i koszulki. Tak, trenerze, mamy dwa zespoły. I gra jest prosta, gra na utrzymanie, której celem jest podanie piłki po trzech podaniach górą do bramkarza, tak żeby bramka złapie. Bramka złapie, wrzuca gdziekolwiek do któregokolwiek zespołu. Prosta gra na utrzymanie, staramy się uwagi wykorzystać całą przestrzeń i wymienić trzy podania i zagrać do któregoś bramkarza w końcu. Wiadomo, o co chodzi? No to gra. Nie wiem. Ale sami sobie widzicie. Są różne teorie dotyczące jak prowadzić grę, coaching gra. Ja mam taką swoją, którą właśnie między innymi do tych egzaminów, które też się nauczyłem od Hansa Wernera. To jest to, tak jak powiedział Miłosz, jak urobić grę, pierwsze 3 minuty puść ją i zobacz, czy oni złapali przepisy. Czyli czy gra kula pod kątem organizacyjnym. Nie rób żadnego coachingu, nie zwracam uwagi, jeśli popełniają błędy. Zobacz, czy gra organizacyjnie jest. Czy na przykład nie jest za mała, czy nie jest za duża, czy trzeba kogoś posadzić, czy trzeba coś zrobić. To są pierwsze 3 minuty. Kolejny element, to jest związane, tak jak właśnie ten element jest związane z funkcjami kognitywnymi, że dzieci, jak jest zawodnicy, potrzebują około 3 do 5 minut, żeby zrozumieć, o co w danej grze chodzi. Szczególnie, jeżeli to jest gra, która ma jakieś nowe przepisy. Tutaj mamy nowe przepisy, są dwa bramkarze. Są dwa bramkarze, bo już są nowe przepisy. I jakimś stopniu widzimy, że problem się pojawia, po tych 3 minutach pojawia się problem taki, że nie są w stanie do tego bramkarza zagrać. I dopiero jak już pierwszy element jest zachowany, czyli rozumieją grę, ale nie są w stanie realizować ich celów, wprowadzamy dopiero oczy. Chłopaki, uwaga, zmniejszymy teraz, wystarczy 2 podania, czyli zagrasz jedno, dostaniesz podanie powrotne i od razu szukamy podania do partii. 2 podania, tak? Powiem. Całe godziny. Jest jedno. Jest drugie. I już można szukać. I już próbujemy. A teraz też szukamy. Raz. Dwa. I już bramkarze. Już do bramkarza. I brawo. 1-0. I wyrzucamy piłkę. I wyrzucamy piłkę. To było, gdzie chcesz. Tak jest. I jedziemy dalej. Drobna modyfikacja. I od razu udało się zdobyć 1 punkt. I teraz nadchodzi, tak powiedziałbym, ten, jak ja pracuję, nadchodzi druga faza. Teraz już nie obserwujemy przebiegu. I obserwujemy, czy są punkty, teraz zastanawiamy się, w którym momencie można im zwrócić uwagę, żeby poprawić jakość. Tutaj element, który szwankuje, także jakie? Nieumiejętność wykorzystania samego. Tak, są, tam gdzie jest piłka, tam nie ma żadnego zadania. Spróbujemy na to zwrócić uwagę teraz. Dobra. Chłopaki, jest jedno pytanie, gdzie? Jest jedno pytanie. Czy jak atakujemy, łatwiej nam będzie atakować, jak będziemy wykorzystywali całe boisko, czy jak będziemy wszyscy w jednym miejscu? Całe. Okej. To teraz spróbujmy, jak będziemy grać. Ci, którzy są daleko, bo właśnie daj kolegę, jak masz na imię? Kacper? Kapitalny ruch, Kacper, kapitalny ruch. Od razu patrzcie, Kacper poszedł szeroko, dostanie piłkę, raz, że ma więcej miejsca, postaracie się za chwilę, chcecie piłka do mnie? Piłka do mnie? Zaraz będzie trener znowu do jednego zespołu. To znowu do jednego zespołu i będziemy grać. Brawo, Kacper, masz nagrodę. Jedziemy. Tak, szukaj. Raz. I już do bramkarza. I do bramkarza. Tak, dobry Kacper, dobra próba. Jedziemy dalej. I na zasadzie tego odkrywania, które mieliśmy, sami do tego doszli. Problem polega na tym, czy tego to realizować, czy nie. Znowu się to zostawić, tak? Zwróciliśmy na to uwagę. Jest to jedna z gier. Jest jesień, będzie większy. I zgodnie ze strukturą, niekoniecznie tą, która funkcjonuje w HAMO, bo HAMO jest trochę inna struktura, ja mam jednostkę trochę inną, bardziej klasyczną. Uważajcie, ta gra kończy część lekko. Zaczęliśmy od zabawy żywiającej, zgodnie z logiem Bogarnicza, potem przeszliśmy do ćwiczeń kształtujących, z akcentem na koordynację, bo w tym biegu jest to istotne. Na końcu zakończyliśmy grą, czyli element czucia piłki, gdzie głównie chodzi, ponieważ jest to rozgrzewka, dalej o akcent motoryczny, a nie jeszcze o pracę.
pracę obok mnie i trzecie kierunkowe, które jest naszym tematem, ale one się pojawia tutaj w kontekście samego utrzymania się przy pracy. Kończymy czymś wstępną, brawo, uwagi, ekstra, odpoczywamy, możecie się napić. Jesteśmy procesem, o którym nam chodzi, czyli przyjęcie kierunkowe w formie ścisłej. Są różne metody, Hiszpanie mówią, że nie wolno nauczać w formie ścisłej, że wszystko trzeba uczyć w grach, do mnie to nie trafia. Ja uważam, że oczywiście forma gier, forma podejmowania decyzji powinna dominować, ale nawet grubowy, ten podstawowy, związany z tym, trzeba na początku zaznaczyć w formie ścisłej. I zaczniemy to sobie w tak zwanym układzie zamkniętym, forma dołędowa, na jedną i na drugą stronę. Mamy pierwsze czterech, uwaga, chłopaki, naraz startujemy wszyscy, jedziemy zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Kto mi powie, w którą stronę to będzie wskazówek zegara? Czyli jak jesteś tu, to gdzie się podlasz? Ty jesteś godziną szóstą. Wiesz, jaki jest zegarek? Godzina szósta. On jest którą godziną? Dziewiąta. A tam? Dwunasta. A tu? Trzecia. Więc idziemy tam. Z dwunastej? Na trzecią. Z trzeciej? Na szóstą. Z szóstej gdzie? Na dziewiątą i z dziewiątej na dwunastą. A jakie zadanie wykonujemy? Słuchajcie, pierwszy, który jest. Puszczam sobie piłkę, odbijam tą piłkę od ławeczki, i staram się przyjąć piłkę prawą nogą, wewnętrzną częścią stopy w kierunku tym, w którym będę chciał podać piłkę, czyli w moim przypadku lewą stopę. Tak, zobaczcie, obrazek. Podażam piłkę od ławki, to kierunku się zabieram i podaję do partnera. Chciałbym, żebyście zwrócili uwagę i skoncentrowali się na tym ruchu, by płynnie zabrać piłkę wewnętrzną częścią stopy w tą stronę, w którą będziemy się poruszać. Po podaniu piłki idziesz na koniec do tego. Wszystko jasne? 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 No to uwaga na sygnał ruszamy mieć. Uwaga, poszło. Jedziemy. Prawą nogą, chłopaki. Prawą nogą. O, i prawą nogą. O, właśnie, ale bez zatrzymywania. Bieg. O, raz, dwa. I prawą nogą. Tak jest. I jedziemy. Prawą nogą. Tak na biegnie, żeby zabrać prawą nogą. Prawą nogą. Prawą nogą. Trenerze korygujemy z tamtej strony, dobrze? Ja tu mam moim hasło. O, tu bardzo dobrze. Bardzo dobrze też to robię. I prawa noga. A, tak jest. Od siebie nie zatrzymujemy się, nie zwalniamy. O, i prawa noga. Dobrze. Tak. I prawa. Świetnie. Zatrzymujemy powoli. Zatrzymujemy, zatrzymujemy, zatrzymujemy. Brawo. Mamy pierwszą opcję zrobioną. Teraz chciałbym, dam wam alternatywę, żebyście spróbowali również przyjąć piłkę lewą. Kierunek zostanie taki sam jak był, ale teraz piłkę odbitą, czasami się zdarza tak, że ona pójdzie na drugą nogę. To nie będziemy szukali prawej, tylko przyjmiemy lewą nogę, zobaczcie, stop. Tak? Odwracamy się i podajemy, tak? Czyli mamy, tak się zostawić, żeby postarać się przyjąć piłkę lewą nogą teraz w kierunku. Uwaga, próbujemy, jedziemy. Pach, i lewą nogę. Tak jest. Raz, pokaż raz. Świetnie, ty jesteś kawał tym razem. Raz, no i pach, i lewa nóżka. Kierunkowo, od razu tak się zda, żeby kierunkowo tą piłkę zabrać. O, o, tu jest bardzo dobrze. A, dobrze, no, pokaż raz, pach, lewa nóżka. O, właśnie, idealnie. Tak jest, dobrze, dobrze. Tak jest. I teraz, chłopaki, nie przerywając, albo prawa, albo lewa. Jak chcecie, prawa albo lewa, jak wam wygodnie. Jak wam ta piłka się ruszy, albo prawo, albo lewo. Lewą odkręcamy się, prawą zabieramy. O, właśnie, raz lewa, raz prawa. O, a i zobaczmy, i prawa, albo lewa. To jest tak jest. Bo w zależności od tego, jak odbijecie, tą częścią stopy się zabieramy. Są przeciwnicy w formie ścisłej, ale jeżeli chcesz wymóc element, który jest bazowy, grze, tego nie robisz. Dzieci nie ma szans. Wejdą w przepisy, wejdą w punkty, nie skoncentrują się na tym poprawnym. To tylko forma ścisła w takim układzie sprawi. I tak jak mówię, z alternatywą. Często niektórzy trenerzy robią formę ścisłą zamykając w jednym układzie. Tylko prawa noga. Nie może pójdzie na lewo. Potem powoduje to dziwne ruchy, nienaturalne. Pokażmy jedną, pokażmy drugą. I potem, jak już robią tak, jak im jest wygodnie. Okej, okay, brawo, uwaga, zatrzymujemy, zatrzymujemy. Teraz jeszcze raz, puszczmy, spojrzmy. Dokładnie robimy to samo, tylko uwaga, zmieniamy kierunek. Tak, czyli jedziemy z godziny 9
Czyli teraz zależy od tego, jak się ta piłka odbije. Przypominam. Albo prawą nogą, albo lewą. Tak? Te dwa kierunkowo od razu zabieramy się. To jest nasz punkt odniesienia. Zawodnik, który stoi po naszej prawej ręce. Uwaga i jedziemy. Dawajcie. Tak, cały czas sami nad tym pracujemy.
Zatrzymamy. Chodź na chwilkę, zatrzymamy. Zatrzymajmy na chwilę. Chodź tam tak, jak ty byłeś. O, tak byłeś? To zostań tak, jak byłeś. Zobaczcie Państwo, dlaczego wiem, że tu jest wasz neutralny. Jeżeli damy przewagę liczebną, jeżeli zostawimy w równowadze liczebnej, to łapią się jeden na jeden. A jak damy neutralnego, to oni, tak jak w tym sali, ustawią nam się po końcu. I chciałbym, nie chciał, będziemy mieli co? Będziemy mieli przyjęcie w sposób instynktowy, nawet nie narzucony. Oni sam, jak on dostanie firmę, będzie wsiadał na tą nogę, którą pozwoli mu przekać piłkę w drugi, na drugi kierunek. Pogramy jeszcze fragment, jeśli zielony są przepisy. Dawaj. Z zielonymi. Na dwa kontakty. Pierwszy przyjmę kierunkowo, drugi zagrywam, tak? Uwaga,
pięciu człowieka i jedziemy dalej. Czerpiemy w wodę. Cały czas. Wyśpimy. Tak. Prowadź. A inne rzeki. I drugi. I drugi. I druga piękna. Ramkarz musi być czujny. Są dwa strzały. Tak. I kierunkowo. Raz, dwa. Raz, prosowano. Dwa. Poczekaj. I drugie strzały. Ekstra. No i jedziemy. Jedziemy. Tak. Kacper, pamiętaj, żeby podali. Poczekaj. Tak. Czekaj. Przyjmij zagadane. Pora, nie poczekaj. Nie poczekaj, Kacper, poczekaj. I teraz jesteś na sobą. Brawo! Ekstra. Znowu tutaj. Raz. Poczekajcie. Chłopaki, poczekajcie. Jedna rzecz bardzo ważna, dotycząca tego zawodnika i dotycząca tego zawodnika. Chciałbym, jak powinieneś tutaj być tak ustawiony, żebyś mógł przyjąć piłkę w tą stronę. Tak? Czy tak? Tak, nie? To myślę, że dzięki temu nawet łatwiej masz obserwację. Nie stajemy w ten sposób. Piłka przyjdzie w ten sposób i przyjmujemy na nogę prawą, nie? To jest prawda. Teraz uwaga, jest taki Newton kiedyś żył, chyba pan pomylił tego fizyka znanego, który mówił, że kąt odbicia, kąt badania to nasze kątowi odbicia. Czyli jeżeli on uderzy piłkę pod tym kątem, to na prawdopodobnie wieśmy. Więc nie mogę iść tu, bo ona się odbije tu. Tak? Więc muszę wyobrazić sobie, jak ona biega, pod jakim kątem będzie biegał. Po prostu spróbuj to życzenie zrobić, dawaj spróbuj. Żeby zmodyfikować, tak? Na miękkich nogach, patrzę jak się udało, dopiero piłkę zagrać. Jeszcze raz zajmę piłkę dalej. Poczekaj, zobacz jak się piłka odbije, zareaguj, przyjmij kierunku. To dobre? Próbujemy, jedziemy. Tak, dawaj, startuj. O. Kierunkowo, raz. Raz, poczekaj. I drugi strzał. I jedziemy. Przepraszamy za tą modyfikację, ale trening jest przygotowany na halę dwóch samochodów, czyli 40.
3x20, to mają pół skok do wielki koszykowy, ale jest to ponad 10 metrów, prawie 10 metrów krótsze, dlatego też musimy tutaj, żeby pole gry było podobne, troszeczkę jest zmienione. Zabawa, którą teraz mamy, jako przedostatnia w ogóle wygra, to jest zabawa jak najdłużej. Mamy dwa zespoły, jeden zespół znajduje się w górę na wielkich zawiskach, drugi zespół znajduje się w środku, w bazie. Zadaniem zespołu, który jest tutaj w polu, jest utrzymać się przy piłce jak najdłużej. Zespół z bazy wysyła po kolei co 3 sekundy jednego zawodnika. Czyli jest jeden, potem będzie drugi, potem będzie trzeci, potem będzie czwarty, piąty i tak dalej. Ilu zawodników zdąży więcej, zanim drużyna, która jest przed piłce, ją straci, tyle dostaje punkt. Czyli jeżeli jeden bieg na piłkę odbierze, no to mamy tylko jeden. Ale jeżeli uda nam się utrzymać i będziemy mieli drugą grę 5x5, to mamy punktów aż 5. I ustawiamy się. Czerwoni są. Tak, czerwoni zapraszam do środka biegamy. Tak, ja mam tutaj magiczny stopę. Liczyłem sobie, Marcinie, czy mogę cię prosić, żebyś liczył punkty? Dobra, ja będę włączył sobie stopę, żeby było jasne. Tak, panowie, stoimy. Teraz tak, jaka jest tutaj kolejność, jak się wiecie? Jaka jest kolejność? To jest jeden punkt. A to chodźmy stąd wybiegam. Goj, stąd wybiegam. Przesuńcie się, tu jest jedynka. Tu jest dwójka, mówię. Gdzie jest trójka? Trójka, dobra. Czwórka, piątka i szóstka. W pierwszej grze tak wybiegamy, w drugiej grze tak wybiegamy. Czyli 6, 5, 4, 3, 2, 1. Uwaga, liczymy czas. Ja co 3 sekundy będę mówił go. Waszym celem jak najszybciej piłkę odebrać. Tak? Zobaczmy, wejdziemy sobie spokojnie w tą zabawę. Uwaga, go. Go. Jest? OK. Jeden punkt. Wracamy, zamieniamy się rolami. Jeden punkt. Tylko. I to samo z Redynowi. Pamiętamy swoje numery. Kto to jest jeden punkt? Kto to jest jeden punkt? Zobaczcie. Będzie jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Pamiętacie swoje numery? Dobra. Zdobyliście jeden punkt. Czyli postaracie się otrzymać jak najdłużej. Uwaga. Go. 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 Stop. Ilu mamy? Raz, dwa, trzy, cztery. Bardzo dobrze. Jeszcze raz zamieniamy. 4, 1, 2, czerwone. Teraz biega szóstka jako pierwsza. Szóstka, piątka, czwórka. Panowie, ale to trzeba co najmniej z 4. Możecie wybrać 6 i 1 wolnika zabrać na punkt zawodnika. Uwaga! Go! 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 Co? Ilu? Teraz od razu lepiej. A 4 zamieniamy, ile jest? 5-4, ale kończymy za chwilę drugą rundę. Teraz, tak skończymy drugą rundę. Wymienimy sobie, że od szóstki zaczynamy. Zwróćmy uwagę, brawo, przygotowany, go. Go. Stop. Tylko dwóch wystarczyło. Jaki mamy wynik? 7-6. OK, znowu się zamieniamy. I teraz słuchajcie, pytanie jest do was. Tej ekipy, która teraz tutaj jest, że czerwoni, ustawiani, jedynka, pierwsza, ostatnia. Wszystko jasne. Powiedzcie mi, czy wygodniej jest utrzymać się przy piłce, jak będziemy ustawieni tak? Czy wygodniej będzie, jak damy na przykład jednego zawodnika do środka? Do środka. Kto chce spróbować? No to dobra. Ustawmy się dookoła. Mamy jednego w środku, tak? Czyli teraz musisz dobrze pracować głową. Musimy dobrze przy piłce mać. Mamy zawodnika w środku. Zobaczymy, czy dzięki temu uda nam się lepiej utrzymać przy piłce. Uwaga, start. Start. Stop. Stop. OK. Ile mamy? Raz, dwa, trzy. OK. Zamieniamy.
zadacie pytanie, dlaczego udało wam się, dlaczego straciliście pieniądze? No. Drugi element, tutaj mieliśmy, pamiętacie, pracowaliśmy nad przyjęciem kierunkowym, bo to, że jak piłkę dostajesz, to musisz z tego ataku obrońcy uciec, właśnie przyjmując piłkę w kierunku partnera. Tutaj było przyjęcie w kierunku linii i to spowodowało, że nagle nie miałem już opcji do zagrania. Starajcie się tak ustawić, tak przyjmować piłkę, żeby od presji przeciwnika uciekać, a nie w tą presję wchodzić. Uwaga, gotowi, w momencie pierwszy odpocznijcie, go! Jedynka, jedynka. Uwaga, trójka. I trójka. Dalsza w szakiecie, i stop. I okej, okay. Ile jest? Wybiegło? Raz, dwa, trzy. Zamieniamy. Cały czas pracujemy, cały czas staramy się. Ten liczy, jaki jest wynik? Dobra, od końca. Uwaga, go! 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 I stop. Ok, zamieniamy, ostatnie. Jak widzicie, prosta gra. Dokładanka w cały sposób, jak robimy się do pana zawodniku. Tutaj mamy z automatu, z czasem, można puszczać co 5 sekund, po to, żeby był jeszcze większy komfort, ale tutaj widać, w takim układzie jest idealne pokazane, kiedy to przyjęcie kierunkowe zastosować, szczególnie jeżeli podają zawodnika środkowego, bo ten będzie musiał oprócz przyjęcia kierunkowego jeszcze stosować wzrok przez ramię. W tej zabawie jest wszystko. Zaczynamy od szóstki. Uwaga, gotowe, dobre. Szybko i przyjemnie. Jesteście kończyli? Kończyliście. Dobra, zbieramy ławki. Na koniec giera. Więc każdy postaracie zobaczyć, czy dacie radę znaleźć ławkę. Tę dwójkę. Każdy dacie radę drugą tą ławkę. A czy za ciężka? Za ciężka? Bardzo młode. O, tak. I przekrzykiem tutaj. Czyli gra. Tak jest. Coś dla was. Fajnie pracowaliście. Musi być gra. Musi być. Czerwoni tabułka, czerwoni tabułka, boiska, bez koszulek tabułka, boiska. Tak? Mamy raz, dwa, trzy, cztery, na bramkarza jeszcze nie mamy. Gdzie bramkarza? Tak. Okej. Jest równo, bramkarze, po pięciu? Okej, okay. No to jednak musimy tutaj stąd. Będziemy się zmieniać zaraz, bo powiem tak, że każdy z was podał, jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. O jednego za dużo jest dalej. O jednego. Okej. Okay. No i dobra. I gra. Trenerze, co dwie minutki, czas dla nich, co dwie minuty wymieniamy. Gotowe? Piłki? Można piłę jedną? Piłę? I jedziemy. Nie może być takiego, żeby nie było na koniec. Czyli fajnie. Przychodzi powoli czas na podsumowanie. Tak jak widzieliście państwo, jednostka treningowa, która jest typowo na halę i jest typowo dostosowana do biegu ćwiczących. Chcemy zaznaczyć to w formie ćwiczeń, później pozwolić im odkrywać to w formie małych gier, następnie z elementem strzeleckim, bo to zawodnicy najbardziej, ale również nie zapominając o tych elementach, które są ważne. Czyli mówiąc krótko, nauczanie poprzez bezpośrednie ukierunkowanie, ale później pozostawienie im tych elementów, żeby odkrywali to sami, tak jak mówią się w tej zabawie, kto więcej. Czas, wiem, że to jest czas, który dla państwa jest sobie.
Marcinie, weźmiesz, bo ja stoję i tyle, że jest sędzia ważny, że? Czy ktoś jest... To ma jakieś pytanie. Nie ma żadnej. Tak jest. Dobrze, albo tak beznadziejnie, czy szkoda gadać? Albo wszystko jest jasne i nie ma o czym gadać. Okej. Okay. Jakby były, mam jeszcze chwilkę. Znam, że cię zadaję. Nie ma pytań, które wyjdę na korytarz, to jest ich mnóstwo. Gramy jeszcze chwilkę. Na koniec robimy sobie zgodnie z metodyką wychowania fizycznego i treningu. Kiedy jest część końcową, gdzie będzie zabawa. Też lubię tą zabawę. Bardzo fajna. Odwraca się z Finlandii. Nosi nazwę raz, dwa, trzy. Dziękujemy serdecznie.